już siódmy dzień kalendarza adwentowego, a zwycięzcą z wczoraj zostaje ta osoba. Gratuluję serdecznie, zgłoś się do mnie pod biur skinka. A teraz na ekranie cały czas wyświetlają wam się osoby, które zgarnęły pina, bo wczoraj było troszeczkę więcej zwycięzców. Wszystkich proszę o ustawienie adresu e-mail w opisie swojego kanału, żebym mógł wam wysłać na tego maila nagrodę. A słuchajcie, trzeba sprawdzić, co takiego mam dla was dzisiaj. No to megaboxowy prezent numer 7 i uwaga, uwaga, jest tam darmowe, losowe hiperdoładowanie. Także jeżeli chcecie zgarnąć hiperdoładowanie do jednej postaci w Brawl Stars za darmo, wystarczy szybko zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrybować mój kanał, wciskając ten kliczek tam na dole, mieć wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napiszcie w komentarzu nazwę postaci, do której chcielibyście trafić hiperdoładowanie. Może jakaś Charlie? Roza jest strasznie OP, a może Leon? Kto ma wiedzieć, ten wie. Powodzenia! Dzisiaj spędziliśmy 8 godzin w podróży, żeby dotrzeć na lotnisko do Warszawy, a następnie samolotem polecieć do Szwecji na Mistrzostwa Świata w Brawl Stars. Swoją drogą, będzie tu polska drużyna i mega trzymam za nich kciuki. Trzeba lecieć oglądać na żywo, ale zobaczcie jeszcze, jaki mam piękny widok tutaj z okna. No tak przyprószyło śniegiem i to wszystko wygląda już tak świątecznie. Jeszcze to jezioro, jakie gigantyczne, nie? I ten widok naprawdę robi wrażenie! A tutaj mały śpiorze, który się rozchorował, ale już ma leki, więc jest wszystko kit i może na jutro już będzie w miarę na nogach. Napiszcie w komentarzu zdrówka werka. To na pewno się ucieszę, jak będzie sobie przeglądać komentarze. Dwie minutki będzie mój autobus. Słuchajcie, dojechałem już. Teraz jeszcze tylko dostać się tam na górę, do tego całego miejsca. Przejść przez bramki i jesteśmy na evencie. Jesteśmy już prawie przy głównym wejściu. Ja niestety muszę wejść tędy, bo mam... No sobie plecak. A jak ktoś ma plecak, no to niestety musi przejść kontrolę. To na główna, kruk. Tam kamera 360, spike, strefa chillowania. Battle zone. O. Najpierw, że mamy kruka, który zostawia lajka, to wy też możecie, słuchajcie, teraz strzelić łapkę w górę. Całkiem potężny zadymiarz. Nie robi wrażenia. I mamy też tutaj oczywiście, słuchajcie, spike'a, który jest już po zetknięciu z kamieniami, już sobie zrobił usta, oczka. I co? I teraz jest normalnym zadymiarzem, który niestety, no nie potrafi mówić, bo był wcześniej kaktusem. Całkiem potężny ziomo. Główne wejście na arenę, słuchajcie, jest po takim czerwonym dywanie. I wygląda to następująco, że tutaj się wchodzi i są te trybunki po obu stronach. Za mną jest scena. Wygląda to na pewno dobrze. Tutaj, słuchajcie, za mną siedzi sobie Frank. Troszeczkę dalej, o tutaj jest właśnie Dani, który sobie cyka fotki z fanami. Tam na samej górze są, słuchajcie, stanowiska casterów, czyli oficjalnych streamerów. Niestety nie ma tam ani Veniego, ani Toriego. Oni siedzą w domkach i muszą z chaty streamować. Niestety nie było dla nich tutaj miejsca tym razem. Szkoda. No na pewno jakby komentowali tutaj, to jeszcze bardziej by czuli te całe emocje. Ale widziałem, że na meczu polskiej drużyny, czyli Zety, no emocji nie brakowało. Fajnie, że wygrali to drugie spotkanie 3-0. No i co? Prawdopodobnie drugie miejsce w grupie. Jutro mecz o przejście dalej z Luminosity. Trzymam za nich kciuki. Puchar, widzowie, tak blisko, że można go dotknąć, ale czy dostanie go polska drużyna? Trzymam za to kciuki. Ej, łap nagrodę, dawaj! O! Widzisz lepiej. Are you a Navi player? Yeah. For which game? Brawl Stars. O, okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy teraz w miejscu, gdzie wszędzie jest pełno funkopopów. Trafiliśmy do jakiegoś funkopopowego raju. A jak nie wiecie, to my lubimy bardzo funkopopy. Nawet ostatnio wykupiliśmy mega dużo jajek, żeby te wszystkie funkopopy mini DC zebrać. To co, poszukamy jakiegoś fajnego? Taki zestawik Star Warsowy za 6 pak? Tyle też pieniążków. 220, to jak w sumie za 5 funkopopów, całkiem git cena. Gra coś by tutaj oszalał, nie? Jakby zobaczył te Pokémony wszystkie. Ty, po jaki wielki funkopop, Vera? Jaki gigant? Co jest? Ej, Vera, twój ulubiony Harry Potter. Ile on kosztuje? To jest 1 000 000 złotych. 200 tych to jest 70 złotych gdzieś. Co znalazłaś? Hagrida. Hagrid! Vera nawet znalazła, słuchajcie, funkopopa kruka. Kusi mnie ten szlamfajer z Bentena, bo ja jestem gigafanem Bentena. Ja pierdzie, znowu to zrobiłem, pokonał mnie ten schodek. Kupiliśmy takie rzeczy i to jest prezent dla Gracusia, więc nie będziemy likować, ale no zdecydowanie był najdroższy ze wszystkiego. Mam nadzieję, że się ucieszy. Ale fajny ten sklepik, nie? I co? W ogóle na całym tym Dreamhacku, słuchajcie, jest taki event, że wszędzie za jakieś różne czynności można zdobywać żetony, a potem jak się uzbiera 10 żetonów, wbija się w to miejsce i kręci koło fortuny. I my uzbieraliśmy 10 żetonów i Vera wykręciła to, co teraz widzicie. O-o! Co wygrałaś? Okej. Okay. Także niestety przegraliśmy, bo to trzeba trafić tą samą liczbę, którą się wybierze na początku na kole fortuny i wtedy dostaje się specjalną nagrodę, a my dostaliśmy totalną padakę. Co my dostaliśmy? Płaszcz przeciwdeszczowy, taki wiecie, tak. To jest taka scena, w ogóle wczoraj tu chyba jakaś muzyczka ostra była. Ogólnie w sobotę tutaj chyba najwięcej osób było, wszędzie był taki młyn, kolejki do wszystkiego takie wielkie, że no mi się odechciało tak szczerze tu cokolwiek robić, ale na szczęście dzisiaj jest już spokojniej. SK Gaming właśnie tutaj zwyciężyło przed chwilą. Słuchajcie, tu się już ludzie zbierają, ale na finale to tu będzie taki młyn. Już praktycznie nie ma gdzie usiąść, nie? Trzymamy kciuki za nim. Kurczę, duży apel zebrali. Musimy ich pokonać, Vera. Trzeba krzyczeć. Polska! Zelda! Ale nie boli tak działko. Wiem, bo my jesteśmy chorzy. Słuchajcie, ja w ogóle po pierwszych meczach rozmawiałem z Gerot, czyli z jednym z zawodników właśnie Zety i mówił mi, że w tym pierwszym meczu, który przegrali niestety 3-2, po prostu zostali troszeczkę zaskoczeni wyborami przeciwnej drużyny, ale pomimo tej porażki w kolejnym meczu głowa była chłodna, wszystko zagrało jak powinno, pokazali mental zwycięzców, to, że nigdy się nie poddają. Ta porażka w pierwszym meczu ich, słuchajcie, nie załamała i teraz są w wielkim półfinale i walczą o finał z Crazy Raccoon.
Crazy Raccoon naprawdę świetnie się spisuje na tym turnieju. Póki co nie mieli jeszcze stykowego wyniku, ale miejmy nadzieję, że właśnie teraz Zeta Division, czyli Polacy, dadzą sobie radę. Nowy Gero miał. Trzymamy za was mocno kciuki. No ludzie niby totalnie nie dają szans Zecie. Ja oczywiście jestem tutaj, dałem na Zetę, dałem, żeby grałem sobie angiel patriotycznie. Trzymam za nim kciuki. Umówiłem się w ogóle z chłopakami na wywiad po dzisiejszym tutaj wszystkim, więc jeszcze myślę, że ich usłyszycie tutaj na moim blogu. Ale też jestem troszeczkę chory i mam nadzieję, że ich tam nie pozarażam. W ogóle bałem się, że muzyk Gero jakoś przez to, że Zelo wtedy gadał, to się zarazi. Ale na szczęście jest w formie, dzisiaj już pokazali, że potrafią wygrywać, więc trzymamy mocno kciuki. Jeszcze tak na szybko pokażę wam, jak wygląda tutaj zaplecze zawodników. Wszyscy mogą sobie tutaj siedzieć. Tutaj jest właśnie zaplecze Zeta Division, tutaj złapałem Gero. Tutaj jest w ogóle oficjalny stream, główny. Tam u góry reszta streamerów. To tutaj chłopaki już ze swoimi pikami. Leciał Spike, Rosa i B. Go on Zeta! Let's go! Pierwsza brameczka. A ja w nim wierzę, Vera. Wygrałem to? Tak. Będzie wielki finał. Come on! Come on, come on! Yo! Go on! Polska górą! Nie no, fenomenalnie zaczynają tego Brawlbola. Let's go! Bramka! Let's go! Jezu, już mamy 1-0. Nie jesteśmy krok bliżej do wielkiego finału. Polscy gracze mogą zostać najlepszymi graczami Brawl Stars na świecie. To dominacja w tym pierwszym secie. Tam Veni na tym streamie to pewnie się tak teraz drze i cieszy. Ale dobrze, o to chodzi. No i ruszyli. Drugi set już się rozpoczął. Let's go! Dobra, na razie oni mają bardziej obity safe, nie? Tutaj cały czas Nani teraz obok naszego safe'u się gdzieś tam porusza. Ale ten Chuck, on cały czas robi damage, słuchajcie. Cały czas jeździ w tom i z powrotem. I póki co... Więc wygląda to naprawdę obiecująco. Zobaczcie na te procenty, nie? 69, tutaj 25, no ten Chuck robi taką robotę. Świetne piki tym razem. I wyjeżdża Chuck, i słuchajcie, jeszcze nie, to nie jest koniec, ale już tu się luria śpi i mamy to! Mamy, słuchajcie! Nie no, chłopaki, kocham was, jesteście niesamowici. Prawdopodobnie większość osób, które jest tutaj na evencie, będzie niezadowolonych, jeżeli Zeta wygra. No bo widzieliście predykcje, większość osób dawała właśnie na Crazy Raccoon, pewnie przez te ich niesamowite wyniki póki co właśnie na tych mistrzostwach. Oj, 10-7, nie. O, gronił to! Gronił! Gon! Zeta Division! Polska góra! No jeszcze taki mały kroczek, nie? Taki malutki i mamy to. Będzie historyczny moment, słuchajcie, dla całej polskiej sceny sportowej. Niestety nie zaczynamy dobrze trzeciego seta. Pierwsze dwa fragi po stronie właśnie Crazy Raccoons. Ale dalej wierzę chłopaków, że coś tu wyczarują. Minuta do końca. Come on, cokolwiek. No niestety. Słuchajcie, teraz trochę niepotrzebnie w sumie. No szkoda. Ej, w ogóle tu Leon siedzi na trybunach. Patrzcie, jaki szef. Buster Max, Quick, a po drugiej stronie jak widzieliście Lutara i 8-Bit. Stresuje się mega. Słuchajcie, jak tu się zrobi 2-2, to ja chyba na zawał zajdę, nie? Błagam, come on, chłopaki, zróbcie to teraz. Jaki tu jest mułem, widzowie. Mega wyrównane spotkanie. I wierzę, Lu. Niestety. Niestety. Nie, Buster też to. O nie. O nie. Come on, chłopaki. To już będzie naprawdę bardzo ciężkie. Nie no, ja. 1-0 dla Raccoonów. Co to jest ten jeszcze wymyśli? Jest Raccoon. Mamy, słuchajcie, niesamowity półfinał, 2-2. Ale no, dla Polaków teraz z takiego małego kroczku zmieniło się w to naprawdę potężne wyzwanie, bo słuchajcie, od tego seta teraz wszystko zależy, o to, kto zagra w wielkim finale. Muszą to jakoś taktycznie rozwiązać, wierzę w nich dalej. Teraz to wszystko wyjaśni, widzowie, hold on. Let's go, po naszej stronie N, Pam oraz Q. U przeciwników Spike, leczący pokon, no i Jackie. Spike wjechał superką, no i mają już troszeczkę przewagi. Ta Jackie też tutaj dużo miejsca zabrała. Cały czas przegrywamy, ale okej. Okay. Oj, Spike z hiperdoładowaniem. Dobra, Stu ucieka. Spike już leży. Dobra, nie ma tragedii. Come on, chłopaki, no przegrywamy, słuchajcie, dalej. Ale najważniejsze będzie to, co będzie na końcu, tak? I teraz świetnie! Come on! Zeta! 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 Come on! No nikt tu ze mną nie jest, nie? Niestety wszyscy za Raccoonami są. Mam nadzieję, że mi nic nie zrobią. Że nie ma tu żadnych pseudo kibiców. Słuchajcie, prowadzimy 82-58! Dawajcie, chłopaki! Let's go! Niebiescy! Dobra, słuchajcie, jeszcze jeden gemik. Jeden gemik jest wielki finał. Zaczynamy, słuchajcie, z przewagą. To mam, chłopaki. Cała Polska was wierzy. Wszyscy tutaj trzymają kciuki. Pomimo, że tu wszyscy są prawdopodobnie przeciwni. Trzymają kciuki za Raccoonów. Cały czas mamy leciutką przewagę. Chłopaki mogą to naprawdę zrobić. 70%, jeszcze tylko 25% i mamy finał. Ale nie, teraz jest naprawdę wysoko. Teraz muszą na spokojnie to dobrze przemyśleć. Tu nie może paść.
No już, no i widzicie, to wszystko za to. Come on! Słuchajcie, teraz zawodnicy sobie gratulują. No jest to historyczny moment dla polskiej sceny sportowej. Chłopaki w wielkim finale. Już mają gwarantowane drugie miejsce i będą walczyć o zwycięstwo, czyli o pełną pulę, żeby zgarnąć główną nagrodę dzisiaj. No niesamowite. Są, że przeszkodziłem. Na spokojnie, tutaj jest Laytox. Dzień dobry, nazywam się Laytox, jestem analitykiem drużyny Zeta Division, która właśnie wygrała. Świetny analityk. Z drużyną Crazy Raccoon. Wszyscy prawie obstawiali, wszyscy to w ogóle kibicowali. Ja tutaj się darłem, Zeta. Ja już się tutaj gratuluję. Świetna. Przed nami będziemy teraz czekać na ostatnie spotkanie. Czy to będzie STMN, czyli rewanż. Jesteśmy przynajmniej wicemistrzami świata, ale i tak będziemy celować w ten puchar, który znajduje się na scenie. Trzeba go zgarnąć do Polski. Yeah. Can you talk about this, what you want about? Final game? Yeah. I don't expect them. I'm voting for Great Raccoon, but my mind exploding. More of the people there are voting for the Crazy Raccoon. Yeah. I vote for Zeta. Patriotic. Yesterday I gave an interview the same answer. I also for Zeta because before they're playing. And after them I switched my opinion. Yeah, they have a lot of close matches, yeah. Right. Definitely. But today that's not the same Zeta like yesterday. It's a different team, I think. Yeah. Crazy. Słuchajcie, chłopaki teraz tutaj się mentalnie przygotowują. Zbiłem przed chwilą tutaj Żuwika z Gero. Pogadałem się trochę z Laytoxem, no i kurczę, myślę, że będzie dobrze. Czas na wielki finał. Znowu zadumiesz Miko. Chłop normalnie gdzieś wyskoczył. Co, on może sobie wrócić, tak? Co? Ja! Czyli będzie nowy zadumiesz Miko, który będzie przepotężny i będzie totalnie za darmo. Zeta! Come on! Are you ready to crown a world champion? Słuchajcie, tym razem jesteśmy faworytami, 57% na nas, także ludzie przekonali się, że Zeta naprawdę potrafi po tym półfinale. Się zaczyna. Lecimy z tym. Come on, Zeta. Niestety 1-0, słuchajcie, w gemach, ale to jeszcze nie jest nawet przegrany set. Walczymy. Zaczyna się to źle, ale spokojnie. Chłopaki zawsze walczą do końca. Gero tutaj na pełnym skupieniu. Miał i nowy tak samo. Słuchajcie, chłopaki, ta Polska nawet liczy. Niestety, słuchajcie, i teraz już wchodzi do strefy. To przynajmniej wiecie, ulta sobie nie podładują, ani nic. Jeśli się uda to wygrać w tym secie, słuchajcie, będzie 1-1. I jeszcze to wygrywa szansę na pierwsze punkty. Dobra, spokojnie, nie ma co się łamać, chłopaki. To jest tylko jeden punkt. To nie jest jeszcze przegrana, to może się wiele wydarzyć. Jeszcze walczymy. Zeta! Słuchajcie, druga mapa to będzie klasyczny game grab. Słuchajcie, na razie początek spokojny. Bez jakiegoś ryzyka większego. Każdy tu się bada. Tutaj Pampe ma trochę problemy. Okej, okay, Cordelius tutaj sobie z nim poradził. Słuchajcie, mamy odliczanie. Teraz, żeby chłopaki wytrzymali, jeszcze tu 9 sekund. Dawajcie! Dawajcie. Jezus Maria! Co tu się dzieje? Mamy to. Słuchajcie, jest pierwszy punkt. Super. Niech pokażą tą dominację na tym game grabie. Szybkie 2-0 i let's go z setem. Sekund. Come on! 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to. Mamy, słuchajcie. Come on! Zeta win! Polska górą! Słuchajcie, mamy jakiegoś buga, bo pokazuje, że nasza drużyna gra dwa razy low. W sensie mi to by nie przeszkadzało, jak najbardziej moglibyśmy tak grać. Ale to zdecydowanie jest jakiś bug graficzny. Tutaj jeszcze się nie pojawił drugi zadymiarz właśnie na zawodnikach, więc pewnie za chwilę się po prostu dowiemy, kogo wybrali. Słuchajcie, będzie redraft, bo niestety no coś tam się popsuło. Jeszcze raz będą wybierać i pikować. Jak tam przeczucia przed finałem? Musi tak być, nie może być inaczej. Patrzcie w ogóle, jaki misiu kozacki, nity. W sumie można sobie na nim nawet, o, klapnąć. Jestem trochę jak nita teraz.
całkiem wygodny. Dla osób, które przyjechały na mistrzostwa, były też specjalne prezenty zapakowane w takie oto właśnie plecaczki. Jak zobaczycie w tym vlogu, ja się nigdzie bez niego nie ruszałem, bo on ma pełno jakichś różnych kieszonek, pełno różnych rzeczy, no i mega przydatny w ogóle był na takim wyjeździe. Czekał on na mnie na łóżku hotelowym, jak tylko otworzyłem pokój, to go zobaczyłem, dlatego nie spodziewałem się wtedy tego i nie nagrywałem, plus też byliśmy zmęczeni mocno z Werą. No ale wreszcie przyszła pora, żeby pokazać wam, co takiego tutaj jest w środku, bo tu jest jeszcze pełno różnych innych prezentów. To jeszcze może go tak ładnie obrócę dookoła, żebyście mogli sobie zobaczyć. Coś, co totalnie moim zdaniem jest top, to jest właśnie o ta góra taka workowa, bo tu można zmieścić naprawdę dużo rzeczy. I patrzcie, pierwszą rzecz, jaką dostałem, to jest taka bluza Brawl Stars tutaj z logiem Mistrzostw Świata. Bardzo fajny gadżecik, też mam wrażenie, że całkiem spokojnie wyglądam. Nie wiem, czy widać, jak się prezentuje z tyłu, ale chyba było widać. Ten plecak ma milion kieszonek i wszystko było poukrywane właśnie w jakichś różnych miejscach, ale że jako ja już to wcześniej otwierałem, to wszystko, słuchajcie, zapakowałem do tej dużej, głównej, także pora to tutaj oficjalnie otworzyć. Patrzcie, tutaj w ogóle emotka, ta, która też była właśnie do zgarnięcia z okazji mistrzostw. No i zobaczmy, co tu jest w środku. Dobra, pora wyciągnąć pierwszą rzecz. I słuchajcie, jest to taka lampeczka, też z logiem Mistrzostw Świata. No i teraz nie będę jej odpakowywał, ale na pewno w kolejnych filmach zobaczycie ją u mnie w tle, bo będzie idealnie tam pasować. Co my tu mamy dalej? O, dalej, słuchajcie, mamy takie coś do kibicowania i tutaj dajemy tą emotkę, jak nasza drużyna przegrywa, to oczywiście jak jest win. Dalej zestawu kibica mieliśmy, o, do kibicowania czerwonej drużynie i niebieskiej drużynie. Zależy, gdzie gra Zeta. Co ja tutaj wyciągnę teraz? Słuchajcie, i to jest jeszcze rzecz, której nie odpakowywałem, bo jest to figurka, jak widzicie, Edgara. Dobra, udało mi się go otworzyć. Jak tak na niego patrzę, to wygląda 1:1 jak Edgar z gry. Jeszcze ma taką podstaweczkę, żeby mógł sobie stać. Dalej w tym wielkim plecaku znajdują się takie piny, jak widzicie, też związane z Mistrzostwami Świata, z fajnym skinem Donity. Taki znaczek mam też tutaj na mojej bluzie. No jest jeszcze oczywiście ta emotka tutaj z nietoperzem. Teraz tutaj wyciągniemy coś fajnego, o, bo tutaj jest torba w torbie, jak widzicie, druga torba. I to jest taki zestaw kibica i każdy, kto przyszedł właśnie oglądać na żywo takie mistrzostwa, dostawał właśnie ten zestawik, o ten. I mówiąc wszyscy, mam tutaj oczywiście nie tylko na myśli twórców, tylko po prostu każdego, kto przyszedł kibicować i oglądać ten event na żywo. Dobra, plecak pusty, no to zajmijmy się tą specjalną torbą z Mistrzostw Świata. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj mamy, drastarsowa koszulka duża, bo ja jestem duży chłop. Z Mistrzostw Świata oczywiście. Fajna pamiątka. Dalej, słuchajcie, mamy tutaj jakąś taką zawieszkę, co to takiego? Caring taki, okej. Okay. No, to jest, są takie dwie rzeczy ze Spike'a, taka mniejsza. I o, właśnie taki spajkuś. Znajdziemy tu jeszcze, słuchajcie, taką podkładkę jakby, podpicie czy coś takiego z hiperdoładowaniem i pucharem Brawl Stars. No i na sam koniec każdy, słuchajcie, kto przyszedł właśnie to oglądać, otrzymywał taką fajną rzecz. Nie mogę wam pokazać z drugiej strony, bo tam jest kod QR. I wy właśnie to dzisiaj macie ode mnie do zgarnięcia, czyli losowe hiperdoładowanie. Wystarczy skanować właśnie ten kod QR i jedna dzisiaj osoba takie coś zgarnie. Co trzeba zrobić, to mówiłem na początku, a teraz to już, słuchajcie, wszystko... O nie! Edgar mi spadł. Na szczęście żyje, ale lecimy dalej z vlogiem. Kolejna gierka, słuchajcie, się rozpoczęła, tym razem Hot Zone. Tutaj na dwie strefy. No i co, i na razie jesteśmy troszeczkę w opałach, ponieważ oni już mają 25%. Nie możemy ich puścić na tę lewą strefę. To jest mega ważne. Trzeba jakoś nie zrobić tą prawą. Come on, słuchajcie, 13%. Nowy tutaj jeszcze rozą, kurczyk jest używany. 7%, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Polska górą, lecimy po złoto, słuchajcie! To chociaż kolejna runda i chłopaki mają podobną taktykę. Oddają najpierw tą prawą strefę, teraz już tam się roza pojawia. Co tutaj się dzieje? Na razie, jak widzicie, tak mamy przewagę. Dobra, cały czas muszą tą prawą strefę jeszcze uzupełnić. Tam Lu już bardzo mało HP ma, teraz pada. Oj, oj, tutaj hiper doładowanie wleciało. Ale teraz trzeba jeszcze, słuchajcie, tutaj zabudować. Tu jeszcze trzeba wbić tą drugą. Jest tam, słuchajcie, Gero! Oj, nie, chyba jest! Nie, nie, niestety. 1:1. Cały czas trzeba być wbiony na maksa. Świetnie, tutaj miał, teraz wjeżdża. Co tu się dzieje, słuchajcie, 70, 80. Jeszcze 20%. Zobaczcie, chłopaki. Come on, Zeta! Dobra, Roza cały czas siedzi, słuchajcie, w tym kółeczku. To kółeczko chodzonowe. Dobra, Roza jeszcze tam dojeżdża, robi jakieś fragi. Lu siedzi, gdzie tam siedzisz, tu bijem. I uwaga, i to za to, że mamy kolejny punkt po stronie Zeta Division. To jednego seta potrzebują, żeby zrobić coś niewiarygodnego, czyli zwyciężyć całe mistrzostwo Brawl Stars, Polacy. Widzowie, 132 BPM 8 minut temu. A przed nami kolejne pikowanie i już tutaj jest wybrany kolt. Powiem wam, że nie dość, że się okropnie stresuję tym wszystkim, to jestem jeszcze aktualnie chory. Wziąłem tabletki przeciwbólowe i ta adrenalina cała, która tutaj mi
towarzyszy, trzyma mnie to jakoś na nogach. Jestem w stanie brać w tym udział, ale pewnie jak wrócę, to będzie tragedia. Ale to jest taki historyczny moment, to jest coś niesamowitego, co chłopaki tutaj wyprawiają. No i trzeba im kibicować, trzeba trzymać kciuki. Come on, Zeta, muszą to wygrać. Ostatni wybór po stronie Zety. Jak to wygląda? Popisujemy na podpotej to M, Rafa i kto się jeszcze pojawi. Na pewno nie Cordelius, bo jest blok zamówiony. Samo Charlie, tak. Edgar! No to grubo, Edgar został pignięty. Zobaczymy, jaką tę taktykę przygotują. Widzę, że ewidentnie zyskali tym wyborem sympatię publiczności tutaj wszędzie. Już są gotowi, żeby dokonać czegoś niemożliwego. No i lecimy, lecimy, Zeta! Czy widzieliście, co się stało przed chwilą? Edgar tutaj z fragiem od razu. Edgar ma tutaj naprawdę ciężko, ale jeszcze jakimś kogoś utrzymuje przybyciu. No niestety. Co tu się dzieje? Zostaje nam M oraz oczywiście Raps. Chyba chłopaki. Chłodna głowa, zaciśnięte pięści. Jedziemy z tym. Gero! 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 Musimy, słuchajcie, mu kibicować, żeby się nie łamał, żeby czuł nasze wsparcie. I w następnej rundzie pokazał, na co go stać. Co się dzieje, słuchajcie, bo ja tutaj totalnie przestałem patrzeć. Póki co, z tego co widzę, mamy leciutką przewagę w rozwalaniu tej pole. Jeszcze cały czas ponad minuta do końca. Edgar leci, ubija, troszkę jeszcze obił. Dobra, mają, słuchajcie, mniej niż 50% już, także wygląda to naprawdę dobrze. Lecicie, chłopaki, robicie to. 4% is all that is in this game so far. So he's gonna leave them out. But STMN closing forwards. Chłopaki, cała wiara fans. Trzeba się tego kolta pozbyć. O kurczę, 27%. Jeju, tam Gero nawala, ale będzie ciężko to obronić. Niestety, słuchajcie. Nie udaje się tym razem, ale spokojnie. Będzie drugi gemik. Całym ciałem, słuchajcie, czuję, jak mi serducho bije. To jest coś niewyobrażalnego. 20%. Teraz, żeby tylko ten kol nam tutaj nie wjechał, taki ulta, musimy go tutaj kontrolować. Edgar już tutaj oczywiście ma przygotowane swoje ulti. Tutaj Spike jeszcze super doładowany. Atakuje. Jak to wygląda? 57%. No Edgar musi się jakoś tam przedostać. Musi obić jakoś ten safe, a chłopaki muszą go tam bronić z całej siły. Jezu, co tu się dzieje? Come on, chłopaki! Ojoj, Gero nie sobie. Dobra! Moje! Jeszcze jeden! A jak to pani kibicka, wygramy? Tak. Czerwoni! Możliwe, słuchajcie, że to będzie ostatnia gra. Tutaj jeszcze pięknie Gero wjeżdża z tego Edgara. Spike się przedostał, zablokował go. Bardzo źle, ale Gero też poszedł na safe. Też na pewno coś tam pobija, ale mają bardzo malutko. Nie, to będzie bardzo ciężkie do obrony. Zobaczcie, chłopaki, ale Gero tam nawala! Dawaj, Gero! Gero! Mam tu 24 do 16! Jezu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Come on! Dadzą radę? Czy nie dadzą rady? Leci, Edgar! Leci! Yes! Mamy, słuchajcie, Polski mistrzów! Tak, Gero! Nowy! No, jesteście niesamowici, chłopaki! Co tu się wydarzyło? Polska góra! Słuchajcie, mamy to, mamy polskich mistrzów świata, to jest coś niesamowitego. Ja nie wierzę. Ja wiedziałem, że chłopaki będą mieli naprawdę duże szanse. Kibicowałem im od początku. Zrewanżowali się w ogóle tej drużynie za ten pierwszy mecz. Pokazali, że to był tylko zwykły przypadek. Coś niesamowitego. I think these World Finals showed it, and these guys are insane. Like, congrats to them, and thanks to Zeta for supporting us. Give it up for your Brewster's World Finals 2023 champion, Zeta! To jest kawał pięknej historii. Moi drodzy widzowie. Wera, no powiedz to. Głosowałam na Polaków od początku.
Zawsze obstawiałam! Mamy to! Bardzo dobrze obstawiałaś. Słuchajcie, jestem tu z świeżo upieczonym mistrzem świata, Gero. Wielkie gratulacje. Witam. Coś niesamowitego, co wy dokonaliście teraz, nie? Ja tutaj taki podjarany byłem, puls mi na zegarku cały czas 140, jeszcze wyżej skakał. Czy macie może jakiegoś psychologa sportowego, z którym pracujecie, wiesz, nad takim opanowaniem? Nie mamy, ale w sumie ja nad tym pracuję samemu, próbuję. Okej. Okay. Próbuję się szkolić. Tak jak mi wcześniej mówiłeś, nie? Po tym pierwszym meczu, kurczę, niestety był przegrany, ale teraz pokazaliście, że to wy jesteście lepszą drużyną. Dowieźliście to i ja nie mogę, no coś pięknego. No ja, słuchajcie. Mental jest ważny. Dokładnie, no, mental w sumie jest podstawa. Dobra, stary, też nie będę męczył. Dziękuję serdecznie. Co byś powiedział o samym meczu finałowym? Generalnie najważniejsze jest to, że był to rewanż ze Staminą z fazy grupowej. Wtedy niestety przegraliśmy 2-3. Wydaje mi się, że pewne elementy gry po prostu nie były takie, jak tego oczekiwaliśmy. Zrobiliśmy coś inaczej. Dokładnie. Mieliśmy zupełnie inny pomysł na playoffy i okazuje się, że to się opłaciło. Nie no, jesteście niesamowici. Słuchajcie, najlepszy analityk na świecie, Brawl Stars. Właśnie on. Tutaj zawodnicy mieli taki pokój sobie do chillowania. Tutaj było całe to wejście tutaj na scenę, tędy sobie tutaj wchodzili za każdym razem. Teraz słuchajcie, wejdziemy przez kolejne inne wejście, też tutaj na zapleczu. W ogóle powiem taką ciekawostkę, bardzo dużo Polaków tutaj pracuje przy organizacji. No mega dużo, ja co chwila słyszę jakiegoś Polaka i totalnie się nie spodziewałem. Też pozdrawiam każdego fana, bo tutaj też były osoby, które specjalnie przyjechały właśnie z Polski, żeby po prostu oglądać te mistrzostwa. I też porobiłem sobie z nimi zdjęcia, pozyskałem jakieś fotki. Tutaj słuchajcie, Zeta Division za mną, a tu inne wszystkie teamy. Werka, trafiłaś legendę. Tak wygląda Wera naprawdę, zobaczcie. Słuchajcie, jeszcze tak na koniec bardzo chciałbym wszystkim podziękować, bo to dzięki wam Supercell zaprosił mnie na tak niesamowity event i mogłem przeżyć tyle wspaniałych chwil. Mega naprawdę było przyjemnie, pomimo tego, że się rozchorowałem i Wera się rozchorowała, ale i tak było mega fajnie, tyle co Zeta dostarczała emocji, to nie wiem, dawno tyle nie miałem. Także dziękuję wam wszystkim bardzo, jeżeli ktoś oglądał do tego momentu, niech napisze w komentarzu hashtag super, wiecie, tak nawiązując do Supercella. I ode mnie teraz to na tyle, widzimy się w kolejnych filmach, siema!